Witam wszystkich sympatyków Krakowi. Damian Dobrowski z tej strony. Chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić na Odpinamy Pasy w wydaniu właśnie ze mną. Zawodnicy są, przynajmniej jak mam mówić w moim przypadku, tak, byli do mnie naprawdę pozytywnie nastawieni. Cały sztab szkoleniowy jest też naprawdę bardzo pozytywny, także w samych superlatywach mogę się wypowiadać. Liverpool. Kibicowałem od najmłodszych lat i tam jest też mój idol piłkarski z dzieciństwa, Steven Gerrard. Wszystkiego po trochu, na pewno takie hity radiowe na czasie. Lubię również disco polo, jak i hip hop. Tak, miałem wtedy jakieś 14 lat. Strzeliłem bramkę lewą nogą z około 30 metrów w samo okienko. Wtedy z chłopakami śmieliśmy się, że nawet nie wiedziałem, że tak mocno lewą nogą potrafię kopnąć. No wydaje się, że jednak nie. Myślę, że pomalutku widać jakieś zadatki co do tego, ale spokojnie, bez ciśnienia, okaże się. Ale myślę, że jak już będzie, to na pewno będzie moją ulepszoną wersją. W marzeniach, no to na pewno Liverpool to był ten kierunek. Nie trenowałem zapasów, gdzieś tam pojedyncze treningi bokserskie ze znajomymi na jakichś kortach tenisowych podwórku. Wiem, że to powołanie było za kadencji trenera Jacka Zielińskiego i na pewno ma on w to jakiś wkład, ale uważam, że w głównej mierze to moja zasługa. Dążę do tego, żeby w przyszłości zagrać w lepszym klubie zagranicznym i podejrzewam, że gdyby była to dobra oferta, to skorzystałbym z niej. Pewnie takiej oferty nie będzie, to był za dobry klub. Wtedy mogę powiedzieć, że z zamkniętymi oczami będę szedł. Na pewno traktujemy te mecze inaczej niż pozostałe. Gdzieś w kuluarach na pewno przed kamerą mówi się, że każdy mecz jest taki sam, że do każdego meczu trzeba podchodzić tak samo i na pewno to jest prawda, ale umówmy się, mecz derbowy to jest innej rangi wydarzenie. Nie brałem udziału. Podejrzewam, że w tym pytaniu chodzi o tą imprezę na zgrupowaniach. Z tego co kojarzę, to ta impreza była przed meczami w ogóle, ale nie brałem udziału. Czasami śmiejemy się z Mirkiem właśnie z tego określenia, bo już jacyś dziennikarze tak mówili gdzieś po dobrych meczach. Śmiejemy się właśnie, że najlepsza para defensywnych pomocników. Tak na poważnie, no to myślę, że możemy być gdzieś w czubie, ale nie mnie to oceniać. Grzegorz to już jest zawodnik o europejskim formacie, taką naprawdę pełną gębą i na pewno jesteśmy innymi piłkarzami, ale na ten moment chyba jeszcze muszę troszeczkę popracować. Najlepsze suchary.
Może być Sebastian Steblecki. Jest w szatni, myślę, barwną postacią. Cieszę się, że wrócił do Krakowi i z nim na pewno jest wesoło w szatni. Myślę, że na pewno chciałbym kiedyś skorzystać z oferty Lecha Poznań, bo gdzieś od moich najmłodszych lat zawsze imponował mi ten klub, kibice, cała otoczka i marzyłem, żeby też gdzieś w tym klubie kiedyś zagrać. Ostatnio na ostatnim zgrupowaniu w pokoju byłem z Jackiem Góralskim i jest to naprawdę fajny chłopak i gdzieś wymieniliśmy się numerami i mamy ze sobą kontakt. Szczerze, no, każdy z zawodników jest naprawdę kontaktowy. Miałem okazję siedzieć z Robertem Lewandowskim przy stole na posiłkach, także od niego sporo się dowiedziałem też również. Tutaj czapka z głowy przed moją żoną, która w tej materii ma pewnie sporo do zrobienia, bo jednak częste wyjazdy, zgrupowania, no, kosztują mnie to, że gdzieś z tymi dzieciakami nie spędzam tak wiele czasu. No, nie ma czegoś takiego jak dostać ofertę i mieć pewność gry. No, nie ma czegoś takiego, tak? Gdybym miał taką pewność, no to oczywiste, że poszedłbym do klubu, w którym bym grał, ale takiej pewności nikt nie może mi dać. No nie wiem, jakbym miał kilka ofert, to na pewno zastanowiłbym się nad tym, jaka to jest liga, może jaki styl gry preferuje drużyna. Nie jest to łatwe pytanie, ale liczę, że czas Krakowi nadejdzie i że takie mistrzostwo nam się przydarzy. Potrafię, z ręką na sercu, na pewno nie będę śpiewał, bo tak uzdolniony akurat w tym kierunku nie jestem, ale proszę mi uwierzyć, że mój syn również potrafi, dosyć często śpiewa w domu, siłą rzeczy ja bardzo szybko to złapałem. Na pewno szanuję takich zawodników, którzy potrafią przez całą karierę oddawać serce dla jednego klubu, choć zdaję sobie sprawę, że w tych czasach, no niestety, nie jest to tak łatwe. Okrągła, tak jest i nie będę z tym polemizował. Na ten moment Mateusz Szczepaniak, Miro Czowilu. Nie, nawet nie byłem krupierem, także słabo. No, gdybym teraz powiedział, że walczymy o podium, no to chyba ktoś by mógł powiedzieć, że lekko odleciałem, ale z ręką na sercu na pewno realnie myślimy w dalszym ciągu o ósemce. No i na ten moment myślę, że tyle. Chyba tak trochę wypustka właśnie, bo strzeliłem i to był mój pierwszy gol w Ekstraklasie. Przedłużyłem tak piłkę, to była taka dziwna bramka, bo to nie było czyste uderzenie głową, jak to robi Miro Czowilo. Z Widzewem Łódź, tam w Łodzi na meczu, fartowną bramkę głową właśnie strzeliłem i to była moja pierwsza bramka w lidze. No, jestem bogatszy o ten debiut w reprezentacji, także razem ze mną na boisku był chociażby Kuba Błaszczykowski, także uważam, że to jest naprawdę świetny piłkarz. To teraz mogę się tym pochwalić, a przeciwko któremu grałem, to w młodzieżówce jest taki skrzydłowy włoski Stefan El Sharawi i myślę, że to
No pewnie spore szanse miałem na to, żeby zjeżdżać się pod ziemię i zostać górnikiem. Z racji na to, że mój tata jest górnikiem i wychowałem się w tamtych rejonach, gdzie jest to dość popularne, także no myślę, że na to byłyby spore szanse. Dziękuję za wspólny czas spędzony ze mną. Miło było odpowiadać na wasze pytania. A co do najlepszego, to w pamięci zostało mi pytanie: zostać legendą Krakowi, czy szukać szczęścia w zagranicznym klubie?